szczepienia, badania, przepraszam, na okoliczność AIDS. Dzień dobry. Zbliża się 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS. Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie w mediach akcji anonimowego i bezpłatnego badania krwi w kierunku HIV. Akcja jest elementem ogólnopolskiej kampanii, która przebiega w tym roku pod hasłem Zrób test na HIV. Jest kontynuacją praktycznie zeszłorocznej kampanii. Na terenie Gdyni akcja będzie trwała od 28 listopada, czyli od dzisiaj do 3 grudnia. Na terenie powiatowej stacji sanitarnej epidemiologicznej w Gdyni, ulica Starowiejska 50. I tak od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 18, w sobotę od godziny 11 do 15. I tak, w ramach akcji będziemy wykonywali testy anonimowo, bezpłatnie i połączone one będą z poradnictwem przed i po testowaniu. Jak wyglądały statystyki ubiegłoroczne? Jak dużo osób się zgłaszało? W zeszłym roku mieliśmy około 240 osób. Jeden wynik był pozytywny. Natomiast w tym roku obserwuje się duży wzrost wykrywalności. Już w poszczególnych miesiącach, bo mniej więcej co roku to jest około 600-800 nowych zakażeń. Natomiast w tym roku co miesiąc jest po 109-120 nowo wykrytych zakażeń. Ale w skali kraju. No ale myślę, że i w województwie też będzie więcej niż przeciętnie to było do tej pory, bo około 60. Na pewno jest to wynikiem większej świadomości. Jeszcze ona jest niedostateczna, ale na pewno większa i te kampanie jednak swoją rolę odgrywają i zachęcając do wykonywania tego testu. I też wydaje mi się, że duże znaczenie ma propagowanie wykonywania testów wśród kobiet ciężarnych, ponieważ też to obserwujemy, że do naszego punktu też kobiety ciężarne się zgłaszają, czyli lekarze kierują je na badania. Bardzo ważnym elementem do podkreślenia jest to, że wynik negatywny testu na dzisiaj nie oznacza, że nie możemy się zakazić w przyszłości. To jest bardzo ważne, bo bardzo często wydając wyniki, taką ulgę widzimy u osób, tak, że jest wszystko w porządku, natomiast no, to jest na dzień dzisiejszy. Natomiast co dalej, no to czas pokaże. Przypomnijmy może, kto powinien się zgłosić. Praktycznie każda osoba dorosła, która jest aktywna seksualnie, jeżeli zmieniamy partnera, nie znamy przeszłości partnera, to na pewno sobie warto wykonać sobie test, jak i partnera namówić na wykonanie tego testu. Jak szybko otrzymują te osoby informacje o tym? Jest już informacja, że jest tak lub inaczej. To znaczy, ponieważ no to jest akcja, tak? Czyli działamy od poniedziałku do soboty. Wyniki będziemy mieli 7-8 grudnia. Nie ma takiej możliwości, żeby w trakcie trwania akcji wydawaliśmy wyniki. My dostajemy je sukcesywnie. Natomiast generalnie poświęcamy na to 2 dni i w tym okresie wydajemy. Osoby, które nie mogą odebrać, dostały informację, że mogą się do nas zgłosić w późniejszym terminie i odebrać wynik. Również osoby, które miały jakieś ryzykowne zachowanie, prawda? To znaczy, my mamy certyfikowanego doradcę, tak? I doradca określa stopień ryzyka i poleca wykonanie testu. I potem po wykonaniu testu też jest jeszcze rozmowa z osobą. Jeżeli no, wychodzi na przykład okienko serologiczne, prawda? Czyli ten okres niepewności, no to się na przykład informuje osobę, że powinna wykonać test za 3, za 6 miesięcy. To jest w zależności od sytuacji, ale to już doradca z konkretną osobą omawia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Edurko, zapraszam Was.